wszedł pijany soldat sowiecki, który w ręku trzymał butelkę wódki, a w drugiej karabin. A na tym karabinie na bagnecie... Witam serdecznie w kolejnym odcinku History Hiking. Jesteśmy na Śląsku Opolskim. Dzisiaj będziemy mówić o dramacie śląskich kobiet, który tutaj miał miejsce w 1945 roku, kiedy Armia Czerwona wkraczała na te tereny. Gwałty i sadyzm w skali okrucieństwa nie miał sobie równych. Czerwonoarmieńcy gwałcili oczywiście i Polki, i Czeszki, i Słowaczki, ale największe swoje bestialstwo wylewali na Niemkach. Kiedy przekraczali granicę polsko-niemiecką, dawną polsko-niemiecką, były już tablice, które informowały ich o tym, że wkraczają na teren Rzeszy i mieszkają tutaj hitlerowskie bestie, którym ani współczucia, ani żadnego szacunku, ani litości okazywać nie można. Bardzo nas cieszy to, że piszecie do nas o nowych propozycjach odcinkowych. My też mamy dla Was propozycję o poszerzaniu wiedzy. Jest to wspaniała książka pod tytułem Soldat Mikołaja Nikulina, którą warto przeczytać. Dowiecie się więcej o tym, co działo się w szeregach Armii Czerwonej właśnie z opisów żołnierza, który w tej Armii Czerwonej służył. A jeżeli nudzi Was czytanie książek, a jeździcie przecież po różnych historycznych miejscach, to mamy dla Was propozycję, aby książkę tą zamienić na audio Bóg i spokojnie włączyć sobie w aucie i słuchać tych opowieści, tych historii. Bo sponsorem dzisiejszego odcinka jest właśnie Audioteka, gdzie taki audiobook bez problemu zdobędziecie. Zatem zapraszam Was, abyście jak najszybciej zajrzeli do Audioteki. Macie tam 11 tysięcy audiobooków bez dodatkowych opłat oraz 15 tysięcy audiobooków po stałej promocyjnej cenie. Oprócz audiobooków znajdziecie tam również świetne podcasty. Zapraszam Was do Audioteki. Link znajdziecie w opisie pod filmem. A ja teraz przechodzę do odcinka na temat tego, co działo się właśnie w Boguszycach i w Zlinicach w 1945 roku. Dla Józefa Stalina i generałów sowieckich było jasne, że Niemcy zostaną pokonane i że to oni pierwsi zdobędą Berlin i wbiją sztandar Armii Czerwonej. Dlatego też generałowie sowieccy na odprawach mówili: wchodzicie na ziemię niemieckie, macie być brutalni, macie być bezwzględni. Wojna na wschodzie była brutalna i bezwzględna. Kiedy Józef Goebbels po klęsce stalingradzkiej ogłosił wojnę totalną, to on miał nie tylko na myśli, aby pokonać przeciwnika, ale również jego unicestwić. Unicestwić w sensie ekonomicznym, militarnym, ale także i społecznym. Co oznaczało, że mordować. Mordować wszystkich, zabijać wszystkich, łącznie z cywilami. I Armia Czerwona robiła to samo, co wcześniej założyli wobec nich Niemcy i III Rzesza. Należy też mieć wzgląd na to, że na przykład na rocznik powołania czerwonoarmistów 1921 na 100 takich poborowych z tego rocznika z powrotem do domów wracało tylko dwóch. A na 5 żołnierzy niemieckich, którzy polegli na frontach II wojny światowej, 4 poległo na froncie wschodnim. To właśnie kompensowało skalę zbrodni i skalę zwyrodnienia i bestialstwa, jakim wykazały się tu oddziały Armii Czerwonej, kiedy wkraczały na teren Śląska i Opolszczyzny. Należy też mieć na względzie jeszcze jedną bardzo ważną uwagę. Dla żołnierza sowieckiego, który był werbowany z republik Związku Radzieckiego, mówię na przykład o Tadżyku, z Kirgistanu, z Uzbekistanu, z jakiejś dalekiej, na przykład innej republiki, to oni nie rozumieli tego tyglu narodowościowego. Dla nich każdy, kto mieszkał tutaj, na Śląsku, na Pomorzu, na Warmii czy Mazurach, był po prostu Niemcem. I wystarczyło, aby wejść na ten teren, zobaczyć taką kobietę i po prostu wziąć ją jako zdobyczną i zemścić się za to, co robiły Niemcy właśnie hitlerowskie, kiedy walczyły na terenach Związku Radzieckiego. Przed brutalnym gwałtem kobiet nie chroniło nic. Nie chronił ani stan zdrowia, ani wiek, ani nawet to, że była ciężarna. Nie chronił również i habit.
Przecież ofiarami gwałtów czerwonoarmieńców padały na przykład pensjonariuszki zakładów psychiatrycznych, czy też domów opieki społecznej, czy nawet domów dziecka, czy przy takich czy ochronek przy kościołach. Szli falą i gwałcili bezpośrednio wszystko. Jedna z lekarek opowiadała, że kobiety, które dostały się do szpitala po przejściu batalionu sowieckiego przez jedną właśnie tutaj wieś na Opolszczyźnie, były potwornie zmaltretowane. Większość z nich była zarażona chorobami wenerycznymi, a niektóre miały ślady po pogryzieniu. Czym bardziej kobieta opierała się gwałtowi, tym bardziej był on brutalny. Wszystkich, którzy chcieli ochronić tę kobietę przed gwałtem, ojciec, syn, czy na przykład, nie wiem, dziadek, albo też ktoś duchowny, został przez Rosjan natychmiast rozstrzelany. Do rangi symbolu apokalipsy, bestialstwa, jaką urządzili czerwonoarmiści, są dwie wsie na Opolszczyźnie. Jest to wieś Zlinice i wieś Boguszyce. To właśnie tutaj, w 1945 roku, żołnierze 125. Dywizji Piechoty pod dowództwem zbrodniarza Wasylina Zinowiewa dokonali potwornego mordu. Przez trzy dni i przez trzy noce mordowali i gwałcili kobiety, dziewczęta i oczywiście staruszki z tych dwóch miejscowości. Zamordowali 280 osób. Większość tych zamordowanych były to kobiety, które wcześniej, tak jak powiedziałem, masowo zgwałcono. Dochodziło do dantejskich scen. W Boguszycach rozpruto po prostu kobietę w połogu, wyciągnięto noworodka i nabito na bagnet. Tą ulicą tutaj w kierunku Zlinicy szedł pijany soldat sowiecki, który w ręku trzymał butelkę wódki, a w drugiej karabin. A na tym karabinie na bagnecie miał nabity kawałek uciętej kobietej piersi. Wszędzie leżały zwłoki, porzucone, właśnie poobcinanych, pokaleczonych kobiet. W narządach rodnych włożone były butelki, bądź jeszcze inne wykwintne świństwa, które ta właśnie społecz czerwonoarmiejska po prostu wkładała tym kobietom, aby dodatkowo jeszcze upodlić i zbezcześcić same ciała. Na przykład w Strzelcach Opolskich za to, że Hitlerjugend, chłopiec, zastrzelił oficera sowieckiego, zniszczono praktycznie cały rynek, paląc, gwałcąc i rabując, a kobiety, te, które były zgwałcone, jeszcze popalone, jeżeli chodzi o ciała, leżały w ich zgliszczach. I tak samo było tutaj, w Zlinicy i właśnie w tej miejscowości Boguszyce. W obawie przed pohańbieniem niektóre kobiety decydowały się na bardzo ostateczne i drastyczne kroki. Musimy wiedzieć, że czerwonoarmiści gwałcili kobiety również przy ich dzieciach, przy ich rodzicach, a także i mężach. Więc aby uniknąć pohańbienia i tego losu, kobiety sporządzały truciznę, którą podawały swoim dzieciom, a potem same je zażywały. I na tym, powiedzmy, powinniśmy zakończyć ten odcinek. Ale tak naprawdę skutkiem tego, co zostało po gwałtach sowieckich żołnierzy, była niespotykalna skala chorób wenerycznych. Dominowała kiła, dominowała rzeżączka. Personel był i środki, aby leczyć, ale był jeszcze jeden inny problem. Wstydliwość i intymność tych chorób, które powodowały, że te kobiety nie zgłaszały się do szpitali. Bały się opowiedzieć, dlaczego i w jaki sposób zostały zarażone. Część z nich na skutek powikłań chorobowych po prostu zmarła. Następnym jeszcze spadkiem po Armii Czerwonej były ciąże, niechciane ciąże. Część kobiet decydowała się na aborcję, zresztą bardzo mocno je to umożliwiano w tamtym czasie w szpitalach i przychodniach. Ile wykonano nielegalnych, tego nikt nie spisał i nie zliczył. Ale były kobiety, które urodziły. I te dzieci były bardzo dominujące, podobne do swoich ojców. Miały na przykład skośne oczy, rysy mongolskie, wysunięte policzki, kości policzkowe. Szczęśliwe, jeżeli zostały zaakceptowane przez społeczność lokalną. Ale pogardliwie mówiono w szkole porus, że są poruskich. I oczywiście nikt mocno nie wnikał i nie opowiadał i nie wracał do tamtych czasów.
Nawet proboszcz miejscowy, księża też na ten temat nie rozmawiali. Więc dzisiaj większość tych ludzi, którzy doznała tego okrucieństwa, mówię tu o kobietach, na pewno nie żyje. Żyją być może te, które były małymi dziewczynkami. A jeżeli nie chcą o tym mówić, bo bywa, że nie chcą, nie ma sensu naciskać. Po prostu są rany, które do tej pory nigdy się nie goją. Jeżeli interesuje Was to, co działo się wewnątrz Armii Czerwonej, zachęcam do audiobooka Soldat Nikołaja Nikulina. On doskonale przedstawia wydarzenia takie, które ja opowiedziałem, z perspektywy zwykłego sowieckiego żołnierza. Sięgnijcie do audioteki po tego audiobooka. Link do niego znajdziecie w opisie pod filmem. Do zobaczenia w kolejnych przygodach z History Hiking. Serdecznie pozdrawiamy naszych mecenasów. Wspierają nas Adamigo 50, Awi 2, Tomasz Barabasz, Grzegorz Barszcz, Bajker Budzyk, Artur Chojecki, Gildorf K., Kamil Klarecki, Michał Komisarski, Krystian Kulikowski, Marcin Lukomski, Bartosz Łyżwa, Galicja Production, Małgorzata Sobczak, Wojciech Sroka, Mariusz Schubert, Mariusz Tokaj, Łukasz Turkowski, Wojciech Byrski, Michał Chmielarczyk, Kubra Chruściński, Remigiusz Golanowski, Jan Gurda, Ola Kałuża, Mirosław Kanak, Magdalena Kolenda, Anna Kudła, Damian Ślęp. Ogromnie, naprawdę ogromnie Wam za to dziękujemy.